Ejka, witam Was w drugiej części Book Haulu marcowego, czyli dodatkowo 80 książek na mojej biblioteczce. I od razu, bez przedłużania, zaczynajmy. Książka zakupiona na poczcie za zawrotne 9,90, czyli drugi tom Ostatniego Policjanta. I to jest właśnie jakieś postapokaliptyczna książka, tak mi się wydaje. Wiem, że Zuza książkowana o niej mówiła i sama też kupiła te książki. I ja jestem strasznie ich ciekawa. A na dodatek moja siostra bardzo lubi klimaty post-apo, więc na pewno będzie chciała to przeczytać. Dalej mam coś, na co strasznie długo, może nie, że polowałam, ale czekałam, bo bardzo długo się zbierałam po prostu do kupienia tej książki, ale w końcu mam. Nawiedzony dom na wzgórzu. I to jeszcze w tym wydaniu w twardej oprawie. I mam też Zawsze mieszkałyśmy w zamku. Zobaczcie, jak super się razem prezentują. Normalnie cudowne są. Słyszałam niestety o nich, że dużo osób się nimi rozczarowało. Mam nadzieję, że ja taką osobą nie będę, aczkolwiek po tym, jak ostatnio przeczytałam Psychozę, mam wrażenie, że będą bardzo do siebie podobne, a Psychoza mnie strasznie zawiodła, więc zobaczymy, jak to będzie. Na pewno będę dawała Wam znać i nie wiem, czy w sumie będę się za te książki zabierała niedługo, ponieważ właśnie przez tą Psychozę mam troszeczkę takie wait a minute. Więc prawdopodobnie myślę, że koło jesieni sobie za to zabiorę, no bo właśnie jesień sprzyja takim mrocznym klimatom. No i myślę, że będzie idealna na jesień, na przykład na Halloween. Nie spodziewałam się w ogóle, że będę kupować tą książkę, ale mam. Trylogia kosmiczna Lewisa. Ja od Lewisa mam też oczywiście całą Narnię. I ta książka jest tak wielka, normalnie powiem Wam, ma około, ile stron? 800 prawie. I jest wymiaru tego takiego bardzo dużego. Tutaj macie porównanie z książką z poprzedniej części Bukola, którą mam odłożoną po prostu najbliżej. Więc to jest chyba format B5, tak mi się wydaje, ale ja nie jestem pewna, możecie mnie poprawić, jeśli źle mówię. No, myślę, że będzie dosyć intrygująca. Zastanawiam się też, czy to będzie dobre rozpoczęcie właśnie przygody z takimi... Nie wiem, czy to będzie jako sci-fi zaliczane. Ciężko mi powiedzieć. Ale właśnie zaczęcie przygody z takimi kosmicznymi tematami, bo ja, tak jak wam wcześniej powiedziałam, nic na ten temat nie wiem, nigdy nie czytałam takich książek, więc chciałabym się was poradzić. Jeśli ktoś z was czytał, to dajcie mi znać, czy będzie dobra na początek. Mam tutaj coś, co chciałam kupić już od tylu lat, bo czytałam tą książkę za dziecka i totalnie ją kochałam. I chciałabym zrobić reread tej książki jak najszybciej. I myślę, że jeszcze w kwietniu mi się to uda, bo jestem totalnie zakochana w niej. I są to Bracia Lwie Serce. Powiedzcie mi proszę, czy czytaliście ją w podstawówce i czy was też tak urzekła, bo mnie po prostu niesamowicie. To była jedna z moich najukochańszych lektur, z tego co pamiętam, z czasów podstawówki. Mam nadzieję, że to się nie zmieni, jak przeczytam ją po raz drugi. Ostatnia książka Johna Greena, której brakowało mi w kolekcji, czyli Mój pierwszy bal. Jak widzicie, zaczęłam już czytać, robię sobie buddy reading z moją przyjaciółką i jak na razie... jest bez szału, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że się rozkręci. Nie wiem, czy wiecie o mnie ten fakt, ale jestem totalną fanką filmu Szczęki. I poczułam się po prostu, że żyję całe życie w kłamstwie, gdy dowiedziałam się, że ten film jest na podstawie książki. I oczywiście od razu musiałam kupić książkę. W ogóle zobaczcie, jakie piękne stare wydanie. W ogóle tu ma jakieś poprzebarwione brzegi. Jeszcze cena z tyłu to jest 32 600 zł. Normalnie jestem zakochana w nim. I też chciałabym jak najszybciej po nią sięgnąć, zabrać się za nią. Mam nadzieję, że w kwietniu lub na początku maja mi się to uda, bo po prostu... przeczytam książkę i na pewno zrobię rewatch filmu Szczęki. Tutaj też coś, co jakieś 2 miesiące temu bardzo dużo osób kupowało i czytało. Pamiętnik księgarza. No jestem bardzo go ciekawa, bo myślę, że będzie lekką lekturą, a na dodatek też myślę, że będę się mogła dosyć mocno z nią utożsamić, dlatego że przez 3 miesiące pracowałam jako księgarka, więc też mam jakieś tam doświadczenie w tym temacie i myślę, że będzie mi fajnie wrócić wspomnieniami do tego wszystkiego.
Nie wiem, czy u was w szkołach też tak było, ale kiedy ja chodziłam do liceum, to zawsze jakbym miała po prostu 50 lat i chodziła dawno temu, ale nie, to było jakby rok temu, nie? Więc w moim liceum oglądaliśmy film, animację, Katedra, Dukaja. I jak się dowiedziałam, że to jest na podstawie książki, to stwierdziłam, że muszę to przeczytać, bo animacja ani trochę mi się nie podobała. Wiem, że ma wielu, wielu fanów, ale mi się w ogóle nie podobała. I chciałabym sprawdzić, czy może po przeczytaniu książki będzie inaczej, czy może zmieni nastawienie na przykład, albo czy książka mi się spodoba w ogóle. I na pewno też po przeczytaniu zrobię rewatch tej animacji. Zastanawiam się, czy właśnie nie zabrać się za niedługo za tą książkę. Jeszcze nie wiem, ona jest mega króciutka, ona ma niecałe nawet 100 stron, więc to jest dosłownie o tak, nie? Ale no trzeba mieć chyba taki spokojniejszy czas, żeby sobie do niej usiąść i faktycznie zagłębić się w to wszystko, tak się skupić, przynajmniej tak mi się wydaje. I teraz kilka troszkę lżejszych książek. Mam tutaj m.in. Podróże w czasie z chomikiem. Nic o niej nie wiem, to chyba literatura dziecięca. Ten pierwszy rok, czyli książka o pierwszym roku podczas pójścia na studia. Nie wiem, czy to wypowiedź miała sens, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. No i ja ogólnie lubię takie klimaty, więc myślę, że może mi się spodobać. Pięć zauroczeń Andrea Simana. Nie wiem, czy tak się wymawia to nazwisko. Tutaj gdzieś... Powiem wam, że ja to nagrywam jakby na tym trybie, gdzie widzę kamerę i wszystko jest oczywiście w lustrzanym odbiciu. I jak mam wam coś pokazać na półce, to po prostu nie wiem, którą stronę mam ruszyć ręką. Także na tej półce, na samym końcu, o tutaj, macie książki właśnie tego autora, które ja mam u siebie. Czyli m.in. Tamte dni, tamte noce, czy Osiem białych nocy i Znajdź mnie, czyli kontynuację Tamte dni, tamte noce. Pięć zauroczeń, nic więcej nie wiem. Mam też mega, mega osławiony Heart Comfort. I powiem wam, że właśnie zastanawiałam się nawet dzisiaj, czy się za nią nie zabrać. Zobaczę, czy będę miała ochotę na właśnie coś takiego lekkiego, bo jestem w trakcie czytania pewnego kryminału. Zobaczymy, może sobie będę te książki przeplatać. Ponad wszystko czytałam jakieś 4 lata temu i pamiętam, że wtedy bardzo mi się podobało. I właśnie miałam tą książkę u siebie w wydaniu filmowym, ale jak zobaczyłam za chyba 7 czy 8 zł w antykwariacie u siebie tą książkę, to stwierdziłam, że sobie wymienię po prostu te wydania. I zobaczcie w ogóle, jakie ona ma w środku super słodkie rzeczy. Po prostu mega fajnie. I pamiętam, że bardzo, bardzo mi się podobała. Szukam, czy ma jeszcze jakieś ciekawe wstawki. W ogóle też bardzo szybko ją się czytało, ale tutaj mamy trigger warning, bo to jest opowiedziana historia o chorobie, więc jeśli jesteście wyczuleni na takie tematy, to myślę, że musicie mieć brać pod uwagę to, sięgając po tą książkę. Zresztą tak samo jak na przykład Gwiazd naszych wina, czy Trzy kroki od siebie? Chyba tak to jest po polsku przetłumaczone. Mam też tutaj książkę, która jest kontynuacją Listów do utraconej. Ja właśnie Listy do utraconej mam w Krakowie, bo moja kuzynka, pozdrawiam cię serdecznie, właśnie mi ją kupiła ostatnio i czekam, aż przyjedzie do mnie w wakacje i będę mogła tą książkę przeczytać, a później przeczytać kontynuację. Ostatnio wszyscy mieli fazę na Jurassic Park, jakkolwiek się to nie czyta. I ja stwierdziłam, że właśnie skompletuję swoją serię Jeźdźców Dinozaurów, bo tą książkę kiedyś kupiłam w koszu w Biedronce za 10 zł i właśnie udało mi się skompletować całą trylogię, czyli Księżniczka Dinozaurów została dokupiona w marcu i Władcy Dinozaurów. I skoro już jesteśmy przy kompletowaniu serii, to w wakacje w Tak Czytam kupiłam książkę Jej Wysokość Marionetka i słyszałam dobre opinie na jej temat, że to jest jedna na przykład z ulubionych serii czyichś, ale wiem też, że mało osób o niej wie. I też chyba nie jest w całości wydana ta seria po polsku, także będę musiała sobie na pewno dokupić w oryginale te części, których mi brakuje. Ale kupiłam właśnie Śpiącego Księcia, tak mi się wydaje, że to się tak odmienia, i Córkę Zjadaczki Grzechów. No i tak jak mówię, gdyby ta seria była już wydana w całości po polsku, to na pewno bym ją już zaczęła czytać, bo mnie mega intryguje. Ale niestety... ojejku. Ale niestety jakieś tam chyba dodatki, czy nie wiem, jakiś tom 0,5 nie jest wydany, także dokupię go i dopiero wtedy zacznę czytać. Udało mi się też kupić drugi tom Wojny Makowej, czyli Republikę Smoka, w tym przepięknym
zintegrowanym wydaniu. Dajcie mi znać, czy jesteście fanami właśnie tego zintegrowanego wydania, czy miękkiego, bo powiem wam, że na samym początku, kiedy dowiedziałam się o Wojnie Makowej, jak dopiero zaczęła wychodzić i zobaczyłam te dwie okładki, to mówię sobie, muszę zebrać to w zintegrowanej oprawie. A później tak z miesiąca na miesiąc, tak sobie myślę, że kurczę, to wydanie miękkie też jest przepiękne i chciałabym też to w miękkiej. I tłumaczę sobie, że nie ma sensu wydawać pieniędzy na identyczną książkę, tylko w innej oprawie. Mam nadzieję, że w końcu nie zdecyduję się tego kupić, bo trochę to nie ma sensu. Ale mam właśnie Republikę Smoka. Mam też Wojnę Makową, ale niestety nie przy sobie. Także wam nie pokażę, jak przepięknie się prezentują razem. Ale już niedługo wychodzi trzeci tom, czyli Płonący Bóg. I wtedy też sobie już skompletuję całą serię i będzie przepięknie wyglądać razem. I wtedy w końcu będę mogła się za nią zabrać, chociaż powiem wam, że boję się trochę, bo po pierwsze, jaka to ma objętość. To jest raz, nie? A dwa, to będzie jednak troszkę bardziej wymagająca lektura, bo nie dość, że to jest dosyć rozbudowany świat, tak mi się wydaje. Nawet można tutaj zobaczyć po tej mapie, że to nie jest, to nie przelewki. To kurczę, no myślę, że będzie naprawdę niesamowita i dobra. Przynajmniej, że mi się spodoba. Ale no właśnie boję się po nią sięgać. Ale myślę, że maksymalnie zrobię to w wakacje. A dlaczego tak? To dowiecie się za jakiś czas. Mam też trzy piękne książki z Bellony, czyli Pinokio, oczywiście wszystkie są w twardych oprawach. Pinokio, Jądro ciemności. Jądro ciemności i Lord Jim w jednej książce. I Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu. Ja nigdy w życiu nie czytałam lektur legend arturiańskich. I boję się języka, w jakim to jest napisane, bo w zasadzie nie przyglądałam się temu tak dokładniej. Ale myślę, że to może być naprawdę bardzo ciekawa lektura. Tym bardziej, że właśnie interesują mnie w pewien sposób takie czasy właśnie te arturiańskie. Zaczęłam też powoli kompletować u siebie twórczość Margaret Atwood. Tym bardziej, że teraz wyszedł właśnie, no nie komiks, powieść graficzna, opowieść podręcznik, który też bardzo chciałabym przeczytać. I właśnie kupiłam Testamenty Margaret Atwood, więc mam już, wydaje mi się, że to jest tylko dylogia, więc mam już komplecik Testamenty i opowieść podręcznej. I kupiłam też Oryx i Derkacz i Madame. To jest chyba pierwszy i trzeci tom, tak mi się wydaje, albo tak, pierwszy i trzeci tom, więc brakuje mi jeszcze Roku Potopu, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Więc postaram się tam skompletować w jakimś najbliższym czasie, ale obiecałam sobie, że nie będę kupować książek, więc staram się nie kupować. Dwie książki, które za namową mojej przyjaciółki kupiłam. I jest to Dziewczyna z sąsiedztwa Jacka Ketchuma, czyli najbardziej osławiony thrillero-horror. Nie wiem, do jakiego gatunku się to konkretnie zalicza, ale myślę, że już pod horror będzie podchodziło. Ja jestem mega wrażliwa i mega wyczulona na takie rzeczy, także boję się niesamowicie tej lektury. Aczkolwiek, no zobaczymy, może przemogę się i będę czytać. I mam jeszcze Zabawy Wchowanego. To chyba jest troszkę mniej znane, ale też na pewno równie mocne. Kolejne dwie obszerne książki Stephena Kinga, czyli Instytut. To jest chyba książka Stephena Kinga, która mnie najbardziej interesuje ze wszystkich. I mam również Dallas 63. Za namową Marysi, Antwi Books, skompletowałam Dwory, bo właśnie miałam u siebie pierwszą część. I teraz mam już wszystkie. No i powiem wam, że myślę, że mi się bardzo spodobają. I właśnie odnośnie Sarah J. Maas kupiłam też Księżycowe Miasto. Obydwa tomy, obydwie książki, bo w sumie, kurczę, no bo to w zasadzie jest obydwie części, okej, okay, bo to jest jedna książka podzielona po prostu w Polsce na dwie. Więc tego też jestem bardzo ciekawa. Ostatnio też widziałam fajne fanarty z Księżycowego Miasta i jeszcze bardziej mnie zaciekawiło. I tutaj coś, z czym się strasznie, strasznie podekscytowałam, ponieważ mam tu książkę o Dorze Wilk, tak? Egzorcyzmy Dory Wilk. I ona jest o tyle wyjątkowa, że ma tutaj autograf Anety Jadowskiej. I ona mnie chyba kosztowała 10 zł. Książka z autografem Anety Jadowskiej kosztowała mnie 10 zł. Już z przesyłką, nie?
Strasznie mało. I mega się cieszę, chociaż o Dorze Wilk mam chyba dopiero jedną książkę kupioną, ale chciałabym zebrać wszystko, co napisała Aneta Jadowska, bo w ogóle moja siostra czytała Anetę Jadowską już tyle lat temu i jeszcze po prostu, nie wiem, czy ktokolwiek czytał tak bardzo tą Anetę, jak właśnie moja Gosia. I to takie w sumie fajne uczucie, że ona czytała to tak, zanim to było takie mega popularne, kiedy zanim właśnie wyszła książka Cud Met Malina, czy właśnie te inne, które od niedawna podbijają Bookstagram i Booktube. Ostatnia książka Nila Gaimana, wydana po polsku, której mi brakowało, czyli Strych Tesli. On to napisał w duecie z Erikiem Elfmanem, tego autora akurat nie znam. I książki Nila Schustermana są na mojej biblioteczce tutaj. I właśnie tylko tej z tych polskich książek mi brakowało. Aczkolwiek na pewno będę chciała sobie skompletować Kosiarzy po angielsku. Może to była taka nieskładna wypowiedź. Po angielsku. Chciałabym ich skompletować po angielsku, dlatego że nie sądzę, że Filia wyda trzeci tom po polsku, a bardzo chciałabym przeczytać tę trylogię. Udało mi się też kupić Ścieżki Północy Richarda Flanagana i dzięki temu mam u siebie, uwaga, uwaga, żeby to ładnie pokazać, cztery jego książki, czyli Księga Ryb Williama Golda, Pragnienie i Klaśnięcie Jednej Dłoni. Wydaje mi się, że te dwie tutaj są najbardziej znane jego autorstwa, ale no sami zobaczcie, jak przepięknie się to prezentuje i na pewno też będą bardzo wartościowe. No i słuchajcie, zbliżamy się już powoli do końca. Tutaj mam teraz do pokazania książkę, którą myślałam, że nigdy w życiu się u mnie nie znajdzie, a jednak stwierdziłam, że może dam jej szansę. I chodzi tutaj o Cinder. Dlatego, że mnie nie do końca interesuje wątek robotyczności, robotów. A tutaj są właśnie, tak jak pewnie wszyscy kojarzycie, księżniczki, które są robotami. No i jednak nie do końca mnie ten wątek przekonuje, ale stwierdziłam, że spróbuję, zobaczymy. Najwyżej, jeśli mi się nie spodoba, to po prostu nie kupię dalszych części. Chociaż mam taką nadzieję, że jednak to będzie książka dla mnie i jednak mi się spodoba i jednak będę po prostu zakochana w tym świecie. No ale to muszę sprawdzić. Udało mi się zakupić trzy książki Markusa Zusaka. O, jak ciężko jest to pokazać. Są takie duże, niewygodne i ciężkie. Mamy tutaj Gliniany most. Nie mam pojęcia, o czym jest. Posłaniec. Nie mam pojęcia, o czym jest. No i oczywiście, jak wszyscy się domyślacie, Złodziejka książek. Ja Złodziejki książek chciałam przeczytać już naprawdę, żeby nie skłamać, 5 lat, tak mi się wydaje. Bo pamiętam właśnie, że jak byłam w gimnazjum, to ksiądz, który uczył mnie religii właśnie, poprosił mnie, żebym wybrała mu jakąś książkę do przeczytania. Swoją drogą bardzo pozdrawiam, jeśli ksiądz to ogląda. I wybrałam mu właśnie Złodziejkę książek i był totalnie zachwycony tą książką. I ja stwierdziłam, że chcę ją przeczytać. Ale zaraz odeszłam z gimnazjum, bo po prostu skończyłam tam edukację. A w moim liceum wydaje mi się, że nie było tej książki. A ja zaczęłam kupować książki, żeby mieć je u siebie na półce. I bardzo chciałam tą książkę w twardej oprawie. Koniecznie w twardej oprawie i w wydaniu niefilmowym. A wszędzie była albo w miękkiej oprawie ta, albo właśnie filmowa. No i ostatnio trafiłam na książkę w twardej oprawie. Jestem taka przeszczęśliwa z tego powodu, bo to była taka jedna z 50 książek, takich top, które chciałam najbardziej u siebie mieć. No i słuchajcie, dobrnęliśmy do końca. Zostały trzy ostatnie książki. Są tak ciężkie, bo mają wydania w białym papierze i są tak ciężkie, ale postaram się je utrzymać dla was. I mówię tutaj o Imieniu wiatru. Oczywiście wiadomo, polecanego przez Zuzę, dlatego też zdecydowałam się na zakup. Mam tutaj Strach mędrca i drugą część Strachu mędrca. I wiecie, ile zapłaciłam za trzy książki, które cenę okładkową mają chyba 40 zł? 49, czyli 50 zł cena okładkowa każdej z nich, a ja za te trzy, już z przesyłką, zapłaciłam 40 zł. Jestem mega, mega zadowolona z tego zakupu. Co prawda brakuje mi jeszcze jednej książki z tej serii, czyli Muzyka Milczącego Światła. Tak mi się wydaje, że taki miała tytuł. Niestety nie do końca pamiętam. Nie wiem, czy po prostu więcej książek z tej
serii. Nie jest wydanych po angielsku. Jeśli jest, to też skompletuję je i wtedy dopiero zacznę czytać. Ale jestem totalnie zakochana w tym i chciałabym już je móc czytać, ale no, jeszcze trzeba chwilę poczekać. Na pewno to będzie mega trudna przeprawa, bo samo imię wiatru ma stron, już wam mówię ile, prawie 900. I jeszcze na dodatek jest wydany w ten sposób, po prostu białe kartki, do samego tutaj spojenia kartek jest ten tekst, więc to na pewno nie będzie łatwa przeprawa, ale myślę, że będzie warto. No i co? Na dzisiaj to już tyle. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego bookhaula i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Cześć!